Witajcie w kolejnym wideo poradniku dotyczącym nowości w Windows 10 April Update. Tym razem zajmiemy się omówieniem zmian w ustawieniach, które cały czas wypierają przestarzały panel sterowania. Zaczynamy! Wśród największych nowości trzeba wyróżnić obsługę czcionek wprost z ustawień i z Microsoft Store, konfigurację urządzeń audio przeniesionych ze starego panelu sterowania oraz obsługę aplikacji uruchamianych podczas rozruchu systemu, którymi dotychczas mogliśmy zarządzać w menadżerze zadań. Przed nami okno ustawień systemowych, które doczekało się odświeżonego wyglądu. Nie tylko wprowadzono stylistykę Fluent Design, ale także przeorganizowano niektóre kategorie. Wśród największych nowości trzeba wyróżnić obsługę czcionek wprost z ustawień i z Microsoft Store, konfigurację urządzeń audio przeniesionych ze starego panelu sterowania oraz obsługę aplikacji uruchamianych podczas rozruchu systemu, którymi dotychczas mogliśmy zarządzać w menadżerze zadań. Teraz, przechodząc do kategorii personalizacja, w sekcji czcionki zestawione będą wszystkie fonty zainstalowane w naszym systemie. Kliknięcie jednej z czcionek wyświetli szczegółowe informacje wraz z poglądem kroju w różnych stylach. Co ciekawe, możemy pisać tutaj próbkę tekstu celem wyświetlenia jej w wybranym kroju. Z kolei klikając odnośnik "Pobierz więcej czcionek ze sklepu Microsoft Store" zostaniemy przeniesieni do nowego miejsca w sklepie, z poziomu którego możemy pobrać nowe fonty. Na razie wybór jest skromny, a co ciekawe, niektóre z krojów są płatne. Kolejną wspomnianą nowością są ustawienia audio. Znajdziemy je w kategorii System w sekcji Dźwięk. Z tego miejsca możemy wybrać urządzenia wejściowe i wyjściowe, określić poziom głośności, przetestować mikrofon, a nawet ustawić preferencje dla poszczególnych aplikacji. Natomiast trzecią nowość, kontrolę aplikacji uruchamianej wraz z systemem, znajdziemy w kategorii Aplikacje w sekcji Autostart. W tym miejscu możemy sprawdzić programy uruchamiane wraz z systemem Windows, wpływ na czas uruchamiania, a co najważniejsze, możemy wyłączyć programy, które nie chcemy, aby były aktywne po zalogowaniu do systemu. To jeszcze nie wszystko! Dotychczas niektóre aplikacje po zmianie ustawień ekranu, zadokowaniu bądź korzystaniu z pulpitu zdalnego rozmywały się. Wymagało to wylogowania oraz ponownego zalogowania się do naszego konta, aby naprawić problem z wyświetlaniem programu. Teraz wystarczy przejść do kategorii System, sekcji Ekran, opcji Zaawansowane ustawienia skalowania i włączyć funkcję automatycznego naprawiania rozmytych programów. W kontekście ustawień obrazu interesującą opcją jest przydzielanie mocy obliczeniowej naszych kart graficznych konkretnym programom. W sekcji Ekran po przejściu do opcji Ustawienia grafiki wybieramy aplikację i określamy preferencje dotyczące grafiki. Do wyboru mamy domyślne ustawienia narzucone przez system, oszczędzanie energii lub wysoką wydajność. Modyfikacji doczekała się też sekcja Czas i język. Poza reorganizacją ustawień, to co jest najciekawsze, to możliwość pobierania pakietów językowych za pomocą Microsoft Store. Także aktualizacje tłumaczeń systemu będą w ten sposób dostarczane, co powinno przyczynić się do szybszej poprawy jakości tłumaczeń interfejsu Windowsa 10. Zmiany nie ominęły także Windows Update, który wprowadza możliwość ograniczania przepustowości przy pobieraniu aktualizacji w tle. Pobieranie tego typu ma miejsce np. wtedy, gdy klikniemy Sprawdź aktualizację i zajmiemy się czymś innym, np. pobieraniem aplikacji ze sklepu. Inaczej wygląda również sposób zabezpieczenia kont lokalnych za pomocą trzech pytań pomocniczych. Jeśli aktualnie posiadamy konto lokalne, pytania możemy skonfigurować w kategorii Konta, w sekcji Opcje logowania, w opcji Aktualizuj pytania zabezpieczeń. Gdy instalujemy dopiero Windows 10 April Update, możemy je ustawić bezpośrednio w trakcie pierwszej konfiguracji systemu. Dzięki pytaniom kontrolnym łatwiej będzie odzyskać hasło z poziomu ekranu blokady, gdy je zapomnimy. To tyle na dziś. Bądźcie z nami, bo w kolejnym odcinku opowiemy o nowościach w zakresie ustawień prywatności.